wolny z pracy my do młyna. Popytamy się młynarza, co to za nowina. Kołecka się obracają, pszenicka się miele, 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 moja miło. Hej, się wydaje, pójdźmy na wesele. Kołecka się obracają, pszenicka się miele, 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 moja miło. Hej, się wydaje, pójdźmy na wesele. Się nie ocenił, już mnie baba bije. Wezmę josę, ej, przyrychtuję dwa bukowe kije. Jednym będę babę bijął, jak mnie będzie stale zmusać do roboty. A tym drugim, ej, bijąc cyskiem, pójdę na zaloty. Witam was w kolejnym odcinku. Odcinku z wyjazdu w końcu maszyną. Stachu, tam sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Wszystko przygotowane, widzieliście w poprzednim odcinku. Ja sobie tylko kamerę na głowę założę, na kapelusz swój. Zobaczcie, pokartka. Wiesimy, musimy, muszę wieszać. Zeszłoroczną ściągniemy, ale ona zostanie w kombajnie. Sobie ją zaraz wezmę. No to zostawiamy, żeby wszystko grało. O, żeby powiewała na wietrze i odganiała to, co niedobre. Dobra. O kurczę. No, może być ciężko. Jeżdżamy. Posuń do przodu. O, i dalej do tyłu teraz. Czekaj, ja się złamię, złamiemy się nim. Jak tam mamy miejsca, patrz. Idziemy na pobocze. Teraz kombajnem wyjechać. Kombajnem wyjechać. Jeszcze w chuj miejsca! No i kręć w drugą! Kręć teraz w drugą! I na drugą, na full! Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dobra, i teraz do przodu, na drugą stronę! Na full! Ładuj się, dawaj! Jedź, jedź, jedź! Jedź! Dawaj!
dawaj. I teraz na full w drugą stronę. Dobra, stop. I teraz tu. Co? Niech się uczy, bo jak mnie nie będzie, to kto gdzie jeździł? Gdzieś kurwa wjechał. Dawaj, co? Gdzieś wjechał. Trochę w tą. Osionym? W tą. Oj. Halo baza. Mamy walkie-talkie, moi drodzy widzowie. Walkie-talkie. Masz! Halo baza, jak mnie słychać? Łączność. Bardzo dobra. Ty, ale drabinkę jeszcze. Bardziej pod kątem. Nie, trochę może nas bawić. Nie będę kręcił. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj. Opuść teraz na dół. Dawaj, śmiało. Pięknie. Dobra, stop, bo trzeba odbezpieczyć go. Sama strona. Kurwa! Ej! Bo coś pociągnął, a tu wyjebało tak te. No to chuja, teraz to nie odepnę. Nie odepnę, bo poszło. To skrzywiło. Pop, pchnij do przodu. Dobra, tu jest. A tam? Odpięte? Dawaj, jest odpięty. Właśnie. Próbuj do góry. A, dobra, no próbuj go do góry, dawaj. No dawaj. Dobra, jest, siedź. Nim? Odjedź trochę nim do tyłu. Patrz tam na koło. Simão.
teraz się założyła. Dobra, nie rób, czekaj, bo blokada się zrobiła na tym, na siłowniku. Weź, nie, kurwa, nie opuszczaj! To rozjebie się. Skosimy chociaż, że nie będzie problemu, żeby po prostu się udało skosić, no bo jest, no jest ciężko. Policja, milicja, jedziemy. Mieliśmy jeszcze małe problemy odnośnie palców w ślimaku. Kederze zaczęły się grzać, za bardzo były po prostu przykręcone te mocowania tych plastikowych, czy z tego stworzywa sztucznego tych kulek. Karol je trochę popuścił, no i teraz jedziemy. Ty się kurwa mam dla ciebie! No i jedziemy, widzimy się na polu. Ale mam stresa, wjeżdżamy. Czemu to zawsze musi tak stresować chłopa? Jeszcze sobie blisko popuszczę. Zostawimy 5-10 szczelinę, zobaczymy jak będzie szło. Zajebiście jest dużo ziarna. No. Trzeba wiatr zmniejszyć, bo jako... Patrz!
trzeba wyregulować. Sieczkę chyba dobrze pyli, co? Czekaj, niech się uspokoi. Dawaj! Górne! Ciągnij do mnie! O, jeszcze! Dobra, tak jak teraz. No to ustawienie to będziemy się bawić z ustawieniem, to nic nawet się nie zrobi. Chyba, że teraz jeszcze sprawdzimy, jaka jest wilgotność. No to dawaj, jak złapało, to sprawdzimy. Jest tam coś w górniku? Nie, ale czysty. A ości dobrze omucone? Ale czysty leci, kurwa, nie ma ości w ogóle, patrz jak jest. Zobacz. Ja pierdzielę. Patrz, kurwa, nie ma żadnej ości. Ale wiesz dlaczego? Bo wiatr za duży i dlatego. A ja otworzyłem dolne sito, żeby więcej na powrót szło. Testujemy. Syp. O, panie, dziękujemy. Ale suchy chłopie, jak nie mogłem go przegryźć zębem. Dobra. Dawaj, kręć. Zobacz, jak chrupie. Musi mieć 12 albo 11%. Ale łany jest kawałek łanu. Ale jest stres mam, chłopie, taki, że daj spokój. Mówisz mi, że mam taki kurwa stres. Jeszcze bardziej jak pierwszym razem. O, no bo wiesz, ten header kurwa, żeby się nie grzało, nie? Dwanaście i jeden. 10. Sporo coś. 17,6? No niemożliwe, że aż tyle. Może nie skalibrowany. Dobra, zobaczymy dalej, bo to od miedzy, nie? Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo coś... Rozbierają, a ty się kurwa. O, chorwa. Dawaj. A nie, to wezmę tam. Bo to też z ręki. No dobra. Chuj, tak trzeba kosić go i tak. Nie ma sensu, i tak będziemy kosić i tak. Zrobimy próbę dalej. To też spadało, nie? Wilgoć z polu. Dobra, na razie go nie czyszczę. Zostaw, patrzymy jak go nie sypało z tyłu. Jak będzie teraz wiatr zmniejszyłem. Wiesz. Idź na walkie-talkie, będziemy nawijać. Patrz, nie gubi. I od razu mów, to weźmiemy go, przygasimy. Rozpędzam. Spędzaj. Jeszcze musi się wytrzeć ten gardziel, wszystko to wiesz. Okej.
to już mniej, bo tak to wypierdala. Tak, ale damy więcej na powrót i trochę więcej wiatru i otworzymy sita bardziej. Bo jest grube ziarno bardzo. I trochę klepisko zejmę. Już, już, już. Zobaczę jeszcze, se. Bije w te blachy, tak? Czyli dolne trzeba jeszcze bardziej... Górne trzeba trochę przymknąć. Bo więcej ze śmieciami leci. Dolne otwórz, żeby więcej szło na... O, nie, teraz zamykasz. Dawaj, o, trochę mniej. Tak jak teraz zostaw. Ale czuć ten zapach śliw, nie? Ja pierdolę. Co? Tak ma być. Dobra, a górne weź zamknij trochę. Dobra. I górne dawaj, jeszcze. O, trochę bardziej. Dobra, tak jak teraz, zostawiamy. Ma ziarko przelecieć tylko. Ma przelecieć ziarko tylko. Domknij ten, to kółko. Kółko domknij. Jeszcze nie wciąga równomiernie. Szerokość hedełu rozwala. Damy trochę więcej wiatru.
Zobaczcie, jak pięknie kosi. Zachód słońca. A my działamy, godzina 20. Musimy to skosić jakoś. Coś miałem mówić. Przyczepa. Zaraz będę podjeżdżał. Będziemy liczyć na pełne zbiorniki. Pierwszy zbiornik zaraz będziemy sypać. Przejazdy. Trzy przejazdy. Tutaj jest 90 arów dokładnie. Siałem tego jęczmienia 100 kilo na hektar. To jest certyfikat. Odmiana to najwyżej w opisie wam podam, bo mam zapisaną. Nawożenie no to saletra, oczywiście w dwóch dawkach. Wyszło około 300 kilo czy 350 kilo, ale nie w czystym składniku. Widzowie nam nas oglądają, właśnie jechał kolega tirem, pozdrawiamy. Kimkolwiek byłeś, trąbiłeś, także pozdrawiamy od całej ekipy. Zobaczcie, jaki ładny. Ładnie już skulosiał. No nie ma rewelacji względem wilgotności, bo pokazuje 16, czasami mniej, czasami więcej, bo jest przężyto w nim niedojrzałe i ono zawyża po prostu wilgotność, ale nie ma co czekać z tym, trzeba to skosić, a ono mi dojdzie tam u mnie na garażu. Tam jest, będzie jak w ukropie, gorąco jak wsypę, tam po prostu żmijką przetransportuję i tak to się będzie prezentować. No dwa zbiorniki powinny być chyba, nie? Teraz sypiemy pierwszy zbiornik. Ale kurzy się! To jest dobrze. Ale gruby ci powiem, piękny. No. Pięknie, pięknie. Podnieś do góry, sprawdzę. Nic nie parzy. Ale ładnie ściernisko wygląda, takie zdrowiutkie, żółciutkie. Ściernisko skoczone i jest kopa wyrobiona. Ale jeszcze są zielone gdzieś, jeszcze jest zieleń, wiesz, na dole. Nie dojdzie jeszcze, nie ma tam. Nie, no wiem, ale dobrze jest. Czemu? Poczułem, jak ty gadałeś. Idźcie sobie, kurwa, to jest to! To jest to! Ej, kurwa, gdzie ja to zmieszczę? Tak? Nie zmieścisz się. Dobra, ty, daj mi teraz, ja się przejadę chociaż okrążenie. Już idę. Kurwa, telefon mi się porysał tam. Ale masz ekran przecież. No mam ekran, ale chodźmy na dół. Thank you.
Piękny. Dobra, jedziemy. Oprzyj się, Kuba. Oprzyj się tak, żebym widział rurę. O, tak jak teraz. Tak jak teraz i nasypiemy. Kurde, kamerka mi spada.
Pięknie, kurwa. Pięknie. Wystarczy łapkę i suba, widzowie. O. Zakładam kamerę. Ty pokażę wam. Mamy tak dwa pełne zbiorniki, szczupkiem aż się wysypywało. Wejdzie, wejdzie. Dobra. Czekaj, ale zrób ładne zdjęcie. Ja idę zamknąć klapy jeszcze. Zajebiście, moi drodzy widzowie. Tu jest czyściutko. Kombajn się spisał. Header też jest. Jesteśmy zadowoleni, naprawdę. Były. Były chwile grozy przez to, że palce nam się zagotowały w ślimaku. Ale na szczęście to było przed wyjazdem jeszcze. To było jeszcze przed wyjazdem się zagotowały palce w ślimaku. Zobaczcie, ile jeszcze w zbiorniku jest. Jest dwa zbiorniki pełne. Były. Zasypana przyczepa 6200 litrów i jeszcze jest tyle w zbiorniku, nie? Zamykam klapy, bo jedziemy. Ha, bajka. Te bąki gryzą. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Pięknie. Ty, ile ich jest w ogóle, tych bąków? Ja, znaczy się ty, chrobąszczy. Z łąki lata. Wiem, ja tak nie wychodzić. Dawaj, jedziemy. O, wsio. Cześć. Grzejemy i teraz wiaterek we włosy. Ale jest klimat na takich żniwach, nie? To jest życie na wsi. To jest życie na bizonie. Życie kombajnisty. A. I teraz przez wioskę całą do siebie. To ale bąku. Te chrobąszcze pierdzielone latają. To na tej łące ich tyle jest. Sio. Co one? To są te. To są. Bo jedni mówią, że to są bąki, drudzy mówią, że to chrobąszcze majowe. Chrobąszcze majowe. No, chrobąszcze majowe na niektórzy na nie mówią. Światełka się świecą, wracamy. Jedno się nie świeci. Prawe się świeci, a na górze się dwa świecą? To się nie świeci. Świeci się, po prostu. A! To wiem, no to żarówki trzeba wymienić, ale te obrysówki się świecą. Obrysówki tak. Bajka. To jest klakson. Ale kierunki działają, patrz. Tylko nie migające. Łącznik jak z 60. A. No to są hamulce, pompki hydrauliczne na hamulce to są 60, nie? Rozwiązanie z 60. O, ale ładnie sypnęło. Powiem ci, jak na to pole, nasze ziemie. Jestem zadowolony. Ja osobiście byłem zadowolony z Stacha miejscu i Stach chyba też jest zadowolony. Sypiemy ostatnie resztki. Ciekawe, czy się zmieści. Niech sypie! O! Niech leci, ziorko! Dwa zbiorniki pełne i jeszcze ze 300 kilo. Dobry wynik. Co? A w sumie nie mam czym. Ale pokój jak Stachu na nockę. Gdzie chowata to zboże? Co? Gdzie chowacie to zboże? Do stodoły, a to dobra. Do stodoły? O, masz mód. Kuba ma jedno. Dobra, daj mi łotoki-doki, bo Kuba ma jedno. Kuba nie jedzie. Pozapinane. Ale suchutki jest, kurwa. A ty przykryjesz, czy co? Złamiesz się, spokojnie. Kurwa, i tak ciemno. Mogę poczekać i pomóc coś. Dobra, to jadę tak to. Dobra. Mamy to. Wezmę szybko maszynę i... Dobra, to... Ale ty, tam to pewnie ludzi, daj mu! Dam mu! Dobra, kręcę. Tak, biorę, przyjadę jeszcze samochodem chyba. Ale chyba masz tu samochód. Co? Wiem, ale ja przyjadę samochodem. Halo baza, jedziemy.